obejrzyj te filmy, które mówiłem wcześniej, bo tam wiele osób mówi właśnie o takich związkach. Wagi raka. I ostatnio jest jakiś wysyp wego raków. Nie wiem, to może. Rak lubi kuchnię. Lubi opiekować się. Waga tego żonny. Jest u raka księżyc, u wagi jest Wenus. Właściwie to są bardzo podobne znaki, z tym, że raki mają bardzo często humory. Uważaj na humory. Nie denerwuj się, jak jej się zmienia twarz, że ona jest smutna. Ona wcale nie jest smutna, tylko myśli o tym, co będzie jutro. A jak patrzysz na nią, to ona myśli, co jest w tej chwili. A jak odwrócisz wzrok i spojrzysz po prostu na nią, to znowu ma inny wygląd twarzy. Tak się zastanawiasz, o czym ona myśli. Ona myśli o wczoraj. Czy wczoraj nie popełniła błędu? Czy nie napisała tego listu do ciebie albo czegoś niestosownego? Rakowi nigdy nie wypominaj pewnych rzeczy, które są jakby zaszłości. Żyj na bieżąco i koniec. Traktuj ją wesoło. Baw się z nią. Przytul, jak jest możliwe. Nawet w liście przecież to można zrobić, w gestach, w szlachetności swojej. I o to chodzi. No cóż, najprościej może by było powiedzieć, żyj pełnią życia. Czy to źle? A nie. Bądź sobą. Wchodź w każdy element jej z ogromnym uczuciem. One to uwielbiają. Wyobraź sobie, że jesteś gdzieś na Mazurach. Jest ciepła noc. Siedzicie przytuleni do siebie. Patrzycie na jeziora. I od czasu do czasu słychać, jak jakaś żabka skoczy. Jakiś ptaszek zaśpiewa. Jakaś rybka gdzieś tam pluje. Woda się uniesie. Jak wiatr lekko trzciną rusza. Jak srebrzą się fale. Wszystko. I ten księżyc, który mija, a wam tak dobrze jest. I on co chwilę pokazuje zupełnie inny świat. Świat wasz. I szum trzcin ułożył piosenkę dla was, żebyście byli szczęśliwi. Nic więcej, nie potrzeba wam więcej. Nic. Nie zniszcz tego. Trzymaj się, powodzenia. No cóż, baw się słowem. Nie bój się, tylko nie wracaj do tyłu. Nigdy nie oskarżaj nikogo, bo rak tego nie lubi. I szanuj to, co było, historię jej, bo ona ma tą historię i przechowuje w sobie po to, żeby tobie ją dać i stworzyć z tobą najpiękniejszą historię, jaka może być, która za parę lat może powiedzieć: jesteście wariaci, nie kocham was. Dlatego, że nie kupiliście mi samochodzika albo laleczki. I pójdzie gdzieś w kąt i się popłacze, bo mama z tatą się tak świetnie rozumie. Tak jest. Uważaj, te dziewczyny z pustnego raka są takie ciepłe i one chcą
żeby stworzyć dom. Ten dom każda w sumie marzy o takim domu. Ale to one potrafią. Tutaj napisała jedna z dziewczyn, że ona nie lubi podomek, że ona jest bardzo elegancka. Właśnie tych eleganckich rzeczy, które sama szyje, to właśnie szyje podomki. Ponieważ chce być elegancka. Co za różnica, czy ona chodzi po domu w krynolinie, czy chodzi wyświechtanej podomce. Ale dom jest na błysk. I czasami o to chodzi w życiu naszym. A ty spod znaku uwagi to wyjątkowo lubisz. Ten dom taki wyświechtany na wysoki połysk. Bo ona chce się dziewczyną cały czas. Ty kłócić tam. I kurze. Ja tam wolę kupić rowentę. Sama zbiera kurz. Nie posiadam jeszcze jej. Ale mam nadzieję, że...